Witam. Chciałem Wam zaprezentować klocki hamulcowe na oś przednią do francuskich samochodów. Mowa o Citroenie C4 generacji drugiej, czyli modelach produkowanych od 2009 roku. Citroenach C4 Picasso, produkowanych w latach 2007-2013. Citroen C4 Grand Picasso, który był produkowany od 2006 roku. Citroen DS4 od 2011 roku i Citroen DS5, który był produkowany też od 2011 roku. Zastosowanie tych klocków obejmuje również modele Peugeota. Mowa o modelach 3008 i 5008. 3008 był produkowany od 2011 roku, a 5008 od 2009 roku. Klocki te wykonała firma Steinhoff. Jest to polski producent, który na rynku znajduje się od 1960 roku. Ciekawostką jest też to, że materiał cierny do produkcji tych klocków sprowadzany jest z Niemiec. To bardzo dobrze świadczy o tym produkcie. Klocki posiadają również homologację europejską E11. To kolejny bardzo duży atut tych klocków. W zestawie mamy oczywiście 4 klocki, po 2 na każde z kół. Wśród tych 4 klocków, 2 z nich posiadają tak zwane tipsy, które wpina się w tłoczek. Zapobiega to dodatkowo drganiu klocka w zacisku, co zatem idzie zapobiega piszczeniu klocków. I klocki posiadają również nakładkę antypiskową. Co ciekawe, firma Steinhoff stosuje, można powiedzieć, najlepsze obecnie na rynku nakładki antypiskowe, które wyglądają następująco. Jest tutaj przymocowana taka specjalna blacha, która jest powleczona specjalną gumą. Zapobiega to drganiom klocków przy ich pracy, co za tym idzie ich piszczeniu. Prócz wspomnianych rzeczy w pudełeczku znajduje się jeszcze instrukcja montażu klocków hamulcowych, sporządzona tutaj przez producenta. Także jeżeli jesteście zainteresowani zakupem tych klocków, to chciałbym jeszcze dodać, że tutaj w prezencie od firmy Martek otrzymacie pastę montażową Plastilube. I cóż, na tym kończymy dzisiejszą opowiastkę. Dziękuję, do usłyszenia.